Oczywiście też należy pamiętać, że nawet już w zakresie jednego miotu, czyli po tych samych rodzicach, mamy również coś takiego, czyli nawet jeżeli jest ci sami rodzice, super hodowla i tak dalej, mamy również różnice w zakresie jakby cech osobniczych. Tak? Czyli mamy psy, to nie jest powiedziane, że jeden pies, że wszystkie będą ogryzać, bo ten drugi może być szczekliwy, albo ten drugi może być z kolei w drugą stronę pójść, czyli osowiały. Spokojny. Czyli jeden będzie szczekał strasznie przy furtce, a drugi nie szczekał będzie wcale. Mówimy o takich zachowaniach, które są anormalne. Często mi ludzie mówią, że wzięli psa ze schroniska, bo wszystkie szczekały i się łasiły, a ten jeden był cicho. Albo ten jeden nie zachowywał się jak wszyscy inni. To też nie jest dobrze. To znaczy, że czasami psy emocje powodują, że zachowuje się tak, a nie inaczej, ale czasami te emocje są tak duże, albo no nazwijmy to znowu po ludzku charakter psa, pies już jest tak wycofany, że już nawet szczekać mu się nie chce. Czyli popadamy w drugą stronę. Z jednej strony mamy jakby totalne pobudzenie, te wszystkie rzeczy, które robi jedzenie niejadalnych przedmiotów, więc mamy od totalnego pobudzenia, które się przejawia, nie wiem, kręceniem się w kółko, gryzieniem się za ogon, wygryzaniem sobie czasem takich ran w ogonie, w łapach, że aż do krwi, tak? Na drugim końcu skali mamy apatię, siedzenie w kącie gdzieś tam, czy wieczne chodzenie z kąta w kąt, takie jakby pogodzenie się z sytuacją. Oczywiście to też będzie w zależności od tego, jaki pies, jaka rasa, jakie cechy osobnicze w danej rasie, bo czasami na przestrzeni jednego miotu mam psa od wybitnego do totalnie wyłączonego. Jak robię testy, jeden jest wszędzie go pełno, jakby mógłby skakał po ścianach, a drugi przez cały okres testu po prostu siedzi i patrzy się w punkt. To jest to same rodzice, ta sama hodowla, dwa zupełnie różne psy.